Jak już jesteśmy u Kamila, cześć ponownie, cześć Kamil. Siemano. Jak już jesteśmy u Kamila, to tak w tematyce przed sezonem, jesteśmy przed cięciem. Tu wam się gdzieś pojawią za chwilę linki dla przypomnienia. W tamtym roku było takie doświadczenie, gdzie cieliśmy, nie cieliśmy, cieliśmy poprawnie i cieliśmy silnie. I teraz chcemy wam pokazać, jak wyglądają te drzewa po roku. Po roku, czyli po zbiorach, zaczynając Kamil. Kamil, od nieciętych. Zobaczcie, jak wyglądają. Odmiana Geronimo na podkładce M26. Zobaczcie, jak wygląda korona drzewa przez rok niecięta. Mechanicznie też tu nie było nic, nie prawda? Nie było nic robione. Czyli tak jak zostawiliśmy, po zimie, tak to dzisiaj jest. Dobra, zobaczcie sobie z większej perspektywy, jak wygląda ta odmiana niecięta. Jaki tu jest gąszcz. Jak tutaj to całe owocowanie poszło na peryferyjne, na zewnętrzne części korony. Kolejne drzewa, zielone pnie. Jak sobie przypomniecie, tu było poprawnie cięte. Jak wyglądają? No i tutaj już jest trochę normalniej. No luźniej przede wszystkim, tak? Luźniej. Normalna korekta, trzeba się zrobić. I tutaj mamy dwa drzewa. Które były silnie cięte. Zobaczcie. Korona silnie cięta. Kamil, w twojej opinii? W mojej opinii, no tak. Tamte trzy to ściczały całkiem. Tak jak teraz w tym roku będzie kupę cięcia. Jakby to był na przykład hektar czy dwa zostawiony, to naprawdę by trzeba było się namęczyć, żeby to prowadzić do kultury. Normalnie cięte to co? Normalne cięcie, tak jak co roku trzeba się zrobić korektę, prześwietlić koronę. A znowu w tych słabo ciętych, raczej mocno ciętych, to tak jak widzimy, korona jest tutaj rozświetlona. Trochę by trzeba było odbudować, ale znowu drzewo w ogóle nie zwariowało. Chyba najmniej dało przyrostów, ale zobacz, na dole mało dało, a zobacz tutaj, czym wyżej, tym mocniej się robi. Mhm. Ale nie było tutaj może na tej odmianie, nie było znów takiej silnej reakcji, nie? No wiesz, nie. Prince generalnie by może całkiem inaczej zareagował, Gala by też mogła całkiem inaczej. Ale tak naprawdę rok nieciętego tamte trzy drzewa, no i się robi straszny burz i to drzewo strasznie ucieka do światła na zewnątrz, nie? No. Ja ci powiem tak, możemy zrobić tak, że te trzy zostawimy jeszcze na rok niecięte. Zobaczymy, co będzie po dwóch latach nieciętych. Tylko będzie mechanicznie oczywiście obcięte. Okej. Okay. Ale to może być takie fajne doświadczenie, jak będzie wyglądało drzewo po dwóch latach cięcia mechanicznego bez korekty ręcznej. Dobra. Mamy tutaj gdzieś daleko tego Prince'a, żeby jeszcze pokazać? Nie. To idziemy? Dobrze. Możemy pójść. Dobrze, i jesteśmy w Radio na Prince'ie. I zaczynamy. Zobaczcie. Drzewa, które nie były cięte. Zobaczcie, jak wyglądają. Drzewa cięte poprawnie, zielone pnie. Ok. I tu mamy generalnie Prince'a mocno pociętego. Iluletnie to są drzewa? Przypomnij, bo to jeszcze też ważne. To jest 2015, 6 rok będzie teraz im szedł. No i teraz jak to oceniać? No to inaczej to wygląda, no, niż w Red Deliciousie, nie? W Powiem Ci szczerze, tak jak tutaj to nie ma takich dużych różnic. Jak się patrzy czy na czubki, czy na to, ale no normalne, na czubkach trochę więcej kałęzi jest, bo nie było wycięte, to tak. To coś tam będzie więcej. Ale taka reakcja na przykład tutaj na wysokości głowy, czy nawet tej pierwszej koronki, nie wiem, tak nie ma jakiegoś szału różnicy pomiędzy tymi. No normalne tutaj te wycięte, co są mocno, to jest wykolone i tu nie ma nic. Ale też nie, no nie ale widzę, żeby to. Nie zwariował. Żeby przy silnym cięciu Prince silnie zareagował, nie? Plon go wyhamował, a to też takie plonu. No, plonu tutaj nie było, przecież no kręciliśmy. Sobie zobaczycie generalnie, że tutaj plonu też nie było takiego, żeby go jabłko wyhamowało. Ale nie ma takich różnic, jak wam pokazywaliśmy w Geronimo, że naprawdę tam na drzewach nieciętych to już jest naprawdę kiepsko. Tutaj drzewa niecięte, no zobaczcie, okej. Okay. Widać, że tu jest za dużo drewna, że trochę się w leśników się zaczynamy bawić, szczególnie górą, ale znów
nie ma reakcji takiej, że jakieś silne przyrosty, że to drzewo faktycznie się płynęło mocno. Też wiek drzewa pewno, wiesz? Może, że to już nie ma tyle siły i energii, żeby ale to ciągnąć. Ale słuchaj, nie było plonu, na Szeromi nie był plon. Bo z Szeromina, tak jak policzyłem, wyszło prawie 60 ton z hektara. A tak jak tutaj, to nawet nie liczyłem, bo nie było co liczyć. Żeby się nie denerwować, no. Okej, okay, no także tak to widzicie. Po roku zostawiamy te drzewa jastrzorogi niecięte, żeby zobaczyć? Możemy zostawić. Zobaczymy, co tu będzie po roku jeszcze. Okej, okay. Kiedy zaczyna ścięcie? Wiesz co, cięcie chyba zacznę gdzieś tak w połowie grudnia, około 20. Może przed świętami coś zacznę, wejdę. Aha. I potem co, styczeń, luty, żeby jakoś to zacząć ciąć i będziemy powoli cykać. Okej, okay. Dobrze, to tyle. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.